Dzień dobry. Chyba każdemu z Was zachciało się w miejscu publicznym. Na przykład w sklepie i to najczęściej wtedy, gdy mamy koszyk pełen zakupów, a przed nami 10 osób w kolejce do kasy. W takim przypadku mamy dwa rozwiązania. Pierwsze, zostawić koszyk na środku w sklepie, udać, że to nie nasze, pójść do domu, a później zrobić zakupy w innym sklepie. Albo drugie, skorzystać z publicznej toalety. I to może być niekomfortowe, siadanie na obcej desce sedesowej, zwłaszcza jeszcze ciepłej od obcych pośladków. Natomiast pytanie zasadnicze, czy można się w ten sposób czymś zarazić. Na takiej desce sedesowej znaleziono wiele różnych bakterii. Streptococcus, Staphylococcus, Serratia, Corynebacterium, Candida, Salmonella, Shigella, Escherichia coli, ale także jaja Enterobius vermicularis, czy Ascaris lumbricoides, echowirusy, enterowirusy, rotawirusy i wiele, wiele innych. Niemniej, moi drodzy, uspokajam. Zarażenie się chorobą weneryczną przez deskę sedesową jest wysoce nieprawdopodobne. Praktycznie niemożliwe. Teoretycznie jest możliwe, tak samo jak uderzenie w głowę przez meteoryt. Natomiast praktycznie się nie zdarza. Na świecie opisano pojedyncze przypadki przeniesienia choroby wenerycznej w ten sposób. Pojedyncze to znaczy jeden na przykład na 100 milionów lub jeszcze rzadziej. W praktyce to się jednak nie zdarza. Natomiast jest możliwe, że na przykład skóra naszych pośladków zostanie skolonizowana przez florę rezydentną czy przejściową, zwłaszcza jeżeli chodzi o streptokokus czy stafylokokus. W tym przypadku wystarczy zachować higienę osobistą i od czasu do czasu po prostu umyć tyłek. Mam nadzieję, to znaczy naiwnie w to wierzę, że tak robicie. Natomiast oczywiście, jeżeli zatem żona wróci do domu i powie: kochanie, złapałam wenera w publicznej toalecie, bo siedziałam na desce sedesowej, to kłamie. No chyba, że w tej publicznej toalecie siedziała komuś na kolanach. Natomiast rzecz jasna, jeżeli na desce sedesowej znajduje się widoczna ilość krwi, kał czy nasienie męskie, to na takiej desce nie wolno siadać. Może się tak zdarzyć, że mamy silne parcie na storec, deska sedesowa jest ubrudzona i na domiar złego jeszcze nie ma papieru toaletowego. W takim przypadku w ramach protestu możemy narobić obok sedesu, a żeby zachować odrobinę kultury, przykryć to na przykład chusteczką higieniczną. Gdy mamy biegunkę wodnistą, możemy skorzystać ze zlewu, pamiętając jednak o tym, żeby później obficie spłukać to wodą. Natomiast, moi drodzy, znacznie więcej bakterii znajduje się na podłodze, ale także na zlewie, to znaczy na kurkach kranu, ale także na przykład na klamce drzwi wejściowych do toalety. I w takim przypadku należy ręce umyć dwukrotnie. Przede wszystkim w toalecie, no już po spuszczeniu klocka i drugi raz już po opuszczeniu tego toksycznego miejsca, czyli toalety, na przykład w domu. Bo moi drodzy, jeżeli my umyjemy dokładnie ręce, należy to robić mydłem w płynie, wytrzemy ręcznikiem papierowym i złapiemy za klamkę, to znowu mamy te ręce brudne, więc trzeba je ponownie umyć po wyjściu z toalety. Bo to bardzo trudno otworzyć drzwi, na przykład nie dotykając klamki. Na przykład można to zrobić łokciem, z buta, albo na przykład otworzyć drzwi szeroko otwarte i wtedy się załatwiać, chociaż może to być dla niektórych osób nieco krępujące. Ale z drugiej strony mamy tę satysfakcję, że nie dotknęliśmy brudnej klamki. Natomiast, moi drodzy, możemy w aptece zakupić chusteczki nasączone środkiem dezynfekującym, najczęściej alkoholem 70%, którymi możemy na przykład przetrzeć deskę sedesową. Pamiętajmy, że przez brudne ręce, czyli przez drogę fekalno-oralną, jeżeli my nie umyjemy sobie tych rąk, możemy zarazić się jajami owsika, glisty ludzkiej, wirusowym zapaleniem wątroby typu A, salmonellą, shigellą, czy na przykład rotawirusem i mieć grypę jelitową. Natomiast istnieje jeszcze problem tak zwanego bioaerozolu. Jeżeli osoba, która korzystała z toalety przed nami, miała biegunkę, salmonellozę, shigellozę, Escherichię coli, szczep na przykład enteropatogenny czy enterokrwotoczny, czy grypę jelitową, czyli zakażenie rota bądź norowirusem i korzystała z tej toalety, no to rzecz jasna, jeżeli my skorzystamy zaraz po tej osobie, no to możemy się zarazić niestety, ponieważ po spuszczeniu wody znajduje się bioaerozol, w tym frakcja respirabilna, która wnika do naszego układu oddechowego, osadza się na gardle i po połknięciu śliny może dojść do infekcji, ale to też musielibyśmy mieć pecha, czyli skorzystać z toalety zaraz po tej osobie, która ma biegunkę rotawirusową, wejść do tej toalety i faktycznie wtedy zarażenie jest możliwe. Czyli podsumowując, największe ryzyko zarażenia dotyczy
wtedy, gdy nie umyjemy rąk, mniejsze związane jest z cząsteczkami wirusowymi, które unoszą się w powietrzu po spuszczeniu tego, co do sedesu zrobiliśmy, a zarażenie przez deskę sedesową jest stosunkowo najmniej prawdopodobne. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.